Dzień dobry. Nowy, no, nowa koncepcja. Oglądamy part e, i go oceniamy. Po prostu nasza reakcja na part Wersaci e, Plaga. Jak on się nazywa? Na, jak on ma na imię? Juan kr, kr, kr. Coś tam. No jeździ nie dla Bakera? Nie, pe, pewnie dla nikogo nie jeździ. A, ma, i... ma Danie no, Teraz ma, ale w nie, ogóle. na no Nike jeździ, tak? No to dla Nike tak, no ale tak to dla nikogo chyba. Dobra, ma. to nie przedłużamy. Lecimy, oglądamy. Ja ci powiem, że ja się trochę zawiodłem, chyba. No i w zasadzie wiesz, co ja nie mogłem się skupić 100% na obejrzeniu tego, bo ta muzyka mnie przytłaczała. W sensie był, miałem ją tak ustawioną głośno i mhm. nie mogłem zatrzymać no ja, tego. Ja, no ja powiem ci, że kwestia jest taka, że większość tych klipów widziałem już na Instagramie. Może nie tych, ale te wszystkie spoty to już jakby to są te same spoty, które były w jego poprzednich materiach. Czy to na Instagramie, czy to właśnie na, w innych partach, nie? Znaczy, niech, niech ja tego może... bym nie nazwał partem, to taka jakaś chyba jego zlepka po prostu. Dwie minuty. Ja to odpaliłem sobie jeszcze raz, żeby w tle bez muzyki mi leciało, żeby też e... widzów zainteresować, no ale powiem ci, że ten sam spot z pięć razy na dwie minuty, no to wiesz. Ten switch, shield, znaczy się... który teraz leci, to też on widziałem, jakby ten, ten spot. Ten spot ja też widzia... widziałem. Ja w ogóle widziałem dużo tych klipów. Nie, no ja konkretnie pewien, tych klipów widzia... nie, widziałeś inne konkretnie... na tych spotach. Ale już widziałem podobne bardzo triki. No na przykład tego raila nie widziałem. No to, Ale to w ogóle przykład, nie wygląda jak on tutaj. Ja tutaj nie o, mam. Na tym railu e... był frontboard bodajże jakiś. Ile, ile tak naprawdę było tutaj? trików o, na murku trip. albo na rurce. Chyba ze dwa na rurce. <grym> Może z pięć Z no, Ze dwa na rurce. No ale to też ma dwie minuty, nie? Ale powiem ci, że no nie wiem, no jakby... No nie wiem, nie, nie, nie w moim stylu ewidentnie ta, się... ten, ten film chyba. W moim jest znaczy to się stylu. Mega, Aha, mega mi się podoba oczywiście, jak tutaj wszystkie triki siadły, ale nie bym, bym nie powiedział. O, na przykład to był super klip. To był super klip, ten co był z tym Oli... I szybkie nóżki truja. Ten no, flip też jest super. A tu się zdziwiłem, że on po takiej nawierzchni będzie jechał, żeby zrobić trick z kolejnego miejsca, nie? Myślałem, ja że on myślałem, po prostu od. w ogóle chce, chce, chce w ten zjazd wskoczyć. Ja też myślałem, że tak. Jeszcze w klipie no, jego ten braciaka. Klip też jest fajny. Ale to jego braciak, to nie on nawet. To był jego braciak. Okay. To jest spoko, że takie szybkie nóżki. A tutaj przyhaczę chyba Tailem o tego, nosem Tailem. No nieważne. To fajny klip. No nie wiem. I ten, ja... ten rail jest w szoku. Ale powiem tak, że ja, tym Bengerem ostatnim noli double heel'em tutaj, no jakoś nie wiem, nie jaram się. Tyle tutaj rzeczy posadził, że nie wiem. Switch, double flipa, coś tam, no to to jest jeden z kolejnych trików, które tu zrobił. W sumie te wszystkie spoty jakby już widziałem. To jakby po prostu nie wiem, jakby jeździł w ośmiu miejscach na krzyż, no i tylko w nich nagrywał. No nie wiem, no... To jest jakby taka moja mm -hmm. opinia i tyle. No, jakby mm -hmm. nie to wiem. Się... Nie wiem, czy to ocenić jakoś dobrze. Bo, oczywiście, podoba mi się, ale też wiecie, no, jeżeli chodzi o kwestię trików i tak, jakby sklejania tego w całość, to bardzo spoko. Ale no, ja się tak jakoś nie wiem, nastawiłem na coś bardziej grubego. Szczególnie, że dzisiaj oglądałem fajny film godzinny, skorolkowy i no, mam po prostu. Nie wiem, wydaje mi się, że jego hype przerósł jakby ten part i oczekiwania, bo poprzedni part na traszerze i ten, ten film ich ekipy był zajawkowy, a tutaj jakby gość jest sam, przez co jest to skrócone, bo on jest sam jeden, no wiadomo, samemu ciężej mm. nagrać fajny part niż ekipą. No i tak naprawdę wszystko to są jakby jego mm. jakieś tam no. podstawy, co robi i tyle, nie? Truja jest ze dwa razy Jakiś hill na flacie, no z manual, no nie wiem, no jakby... Ja bym takie... się nie zdziwił, jak te triki, które są nagrane właśnie tak jak tu i w sekwie, to że to są nagrywki takie w stylu... Może z godzinkę mu to zajęło, żeby to zrobić. No co ty, tak ja na myślę, naprawdę. że to jest takie, wiesz, że Albo wyszliśmy nawet, wie, na deskę i ziomal szybciej. wziął ze sobą kamerę i ograliśmy coś. O ten trik. Wydaje mi się, że, no, że to był nie trudne. był przemyślany part. Wydaje mi się, że to nie był przemyślany part. Pytanie, to jest czy lepka jakichś losowych trików, właśnie... ale nie wiem, czy tak miało być, czy nie. Czy, to jest, czy on to nazywa jakimś swoim skate video z skate partem, czy... Aż zobaczę, jak on to nazywa na YouTubie. Czy to nie po jest prostu jest filmik, w którym on jest sam? Nie? nie, no jest imię, nazwisko, kto nagrał, nuta. No i tyle. Ma same pozytywny odbiór, 50 tysięcy wyświetleń na ten moment. No nie wiem, no jakby... E, może taka teoria, czy tam jakieś moje zdanie... E, bardzo kontrowersyjny, ale. To jest naprawdę chyba typowy Instagram skating. W sensie to jest tak, jakbym zobaczył dwuminutowy klip z Instagrama. To no, albo dwa klipy, nie, klipy minutowe skating. z Instagrama, nie? Albo ze cztery tak, 30-sekundowe tak. i tyle. No, no w tak, zasadzie. Tak, tylko za mało on, on ma takie same nagrywki na Instagramie w tych samych miejscach, no. tylko inne triki, nie? I tam daje też jakąś głośną muzykę trapową i tyle, no nie wiem no. podsumowując dobre triki, no, zam... ale nie Aha. nazwałbym tego partem, wydaje mi się, że to bardziej jest jakiś tam ruch, żeby tą ich ekipę promować, wiesz o co chodzi że jakby to żyje, że oni jeżdżą, że coś tam a nie, że no. zrobili jeden film i nagle cisza, no, tak, nie wiem, na tak. rok, nie Racja. no tyle, ale pytanie czy jest sens się wczuwać, bo gość wydaje się być na takim luzaku, że on po prostu se idzie na deskę i se nagrał i se wrzucił no, no jasne, i se mega tyle zajawa. Mega wydaje mi się, że my wszyscy po prostu wokół niego zrobiliśmy ten hype, a on w ogóle, nie wiem, se teraz nawet nie, nie patrzy na komentarze i, i tyle. No i nawet nigdy do nich nie zajrzy, bo wydaje się być takim typem. A my tutaj sobie w sensie reakcje na jego part robimy. No, no dobra. W, w film fajny. Spodziewałem się więcej. Dłużej. Ja daję, chyba. Nie wiem. 3,5 na 5. 3,5 na 5. Czyli I to jest lepiej. 7 na 10, to w sumie sporo. Nie wiem, no i no. Dla, mnie, dla mnie szóstka. Takie obejrzane, ale to nie jest coś, co, do czego będę wracał. Raz obejrzany, nawet teraz trzeci, bo już trzeci raz z rzędu no, mi leci, to leci, leci przed twarzą, ale to nie jest coś, co powiem, kurczę, ale to jest styl, będę do tego wracał, no może to pojedyncze klipy będą mi się pewnie jeszcze z milion razy no. na Instagramie wyświetlać, bo milion osób zrobi tego reposta, ale... Mnie to ciekawi, ile osób o o, będzie wyświetlać miał ten film na YouTubie dużo bardzo bo gość ma ogromny hype nie ten Noli Hill już no. czuję że już jest wrzucany na Instagrama przez jakieś konta instagramowe dobra kończmy 10 minut jest więc kończmy dajcie w komentarzach znać jak wam się podobała taka forma jak wam się podobał film i w ogóle co myślicie o Hunie o jego deskorolce widzimy się w następnych materiałach siemanko cześć Yo.